Siemanko wszystkim. Dziś będzie vlog na temat czyszczenia dysz w opryskiwaczu, tych tutaj końcówek. Filtry są czyste, ponieważ czyszczone były na początku sezonu. Do odkręcania dysz oczywiście kombinerki. Nie są to takie 3 czy 4, co się przekręca. To są te takie pojedyncze, te żółte. Zaraz wam pokażę. Dysz, ten lance są podniesione na maksa do góry. 10 metrów. Jeszcze oprócz z nich kapie z węży, bo tam jeszcze zostało w przewodach. Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. Oczywiście w lewo odkręcamy. I co? Oczywiście robię to w rękawiczce, bo tu jest oprysk jeszcze. I tak. Nie wiem, jak wam pokazać. Niektóre te dysze mają podkładki plastikowe i jedna mi już właśnie spadła. Każda dysza w środku ma takie małe siteczko. Nie wiem, czy to widać. Dobre to jest, ponieważ zatrzymuje jeszcze jakieś większe brudy. Przedwczoraj, jak żem czyścił, bo jedna mi się całkowicie zatkała, to ten normalnie jakiś taki kamyczek, takie coś dużego było do środka. A tu mamy dyszę. Ta jest akurat czysta, ładna, ale w każdym bądź razie i tak ją wezmę, przepukam. Jak widzimy, tu mamy jedną z dysz. Jest kompletnie zatkana jakimś osadem z oprysku. Tak samo jak i tu zewnątrz, jak i tutaj. Nie wiem, ile ich tu jest. Nie liczyłem. W każdym bądź razie rozstawione 170 cm. Na belce 10 metrów. Tu je tak wypukałem, tak żeby wszystkie brudy te takie większe i mniejsze popadały na dno. O, na przykład tu jest jeden taki. I zaraz wezmę je tym kompresorem, przedmucham i będzie git. Mamy już wszystkie wydmuchane, wymyte. Tu muszą się ułożyć i w takiej kolejności zakręcać. Ostatnio zakupiłem LEDa tutaj do góry, na ten uchwyt co był. Z ogranicznik od szyby, żeby nie spadała. Natomiast z tym, w każdym razie ten LED tu oświeca nam z góry w tył. Sprawdza się to przy opryskiwaczu, przy rozsiewaczu. Te LEDy po bokach świecą na lance, a ten z góry świeci w tył i na maszynę z góry. To tak, opryskiwacz jeszcze ten sezon i pewnie albo teraz na zimę, albo na jesień, na wiosnę następnego roku będzie remont. Głównie to malowanie tylko. I co jeszcze zauważyłem? Muszę pospawać ramę. Tutaj widać jest spaw, ale widać, jakby było pęknięcie, trochę stare. Ale w każdym razie trzeba to pospawać, bo z główna rama odcięgna tutaj od górnego. Trzyma cały ciężar. Więc muszę to obszlifować i pospawać. W tym odcinku to było na tyle. Pozdrawiam wszystkich i na razie i cześć.